przyjechał do mnie pan Kubic i przywiózł tutaj oświadczenie, z którego wynika, że wycofuje się wszystkiego, więc ja tutaj może państwu je odczytam. Oświadczenie. Ja niżej podpisany Sławomir Kubic oświadczam, że rezygnuję z moich wcześniejszych zamierzeń inwestycyjnych dotyczących budowy budynku inwentarskiego przy ulicy Sadowej 15. Decyzję to podjąłem ze względu na liczne negatywne sygnały, które pozwalają mi przypuszczać, że dalsze działania zmierzające do realizacji tej inwestycji byłyby blokowane przez lokalnych mieszkańców, co spowodowałoby znaczące opóźnienia, na które nie mogę sobie pozwolić. Pomimo że planowana inwestycja miała spełniać wszelkie normy emisyjne, środowiskowe i budowlane, a nawet moi najbliżsi sąsiedzi wyrazili zgodę pisemną na tę inwestycję bez żadnych zastrzeżeń, to już na tym etapie nie zamierzam wchodzić w konflikt z lokalną społecznością i wycofuję się ze wcześniejszych planów inwestycyjnych. Jednakowo uważam, że obawy przed tą inwestycją wynikają głównie z niewiedzy osób, które miałyby zamiar zgłosić sprzeciw. Chciałbym zaznaczyć, że gospodarstwo mojego ojca funkcjonuje tutaj od wielu lat w bardziej uciążliwej formie tradycyjnej, która charakteryzuje się składowaniem obornika na zewnątrz budynku. Planowana nowoczesna tuczarnia miałaby zamknięty zbiornik na gnojownicę. Forma tradycyjna obecna jest niewątpliwie bardziej nieprzyjemna zapachowo dla środowiska. Również forma rozprowadzania obornika pozostaje w niezmiennej postaci, a mianowicie bezpośrednio na wierzchnią warstwę gruntu na pole. Natomiast w planowanej postaci byłyby zastosowane specjalistyczne sprzęty, między innymi takie jak bezpośredni aplikator doglebowy, praktycznie niwelujący całkowicie nieprzyjemny zapach. Nowy budynek miał spełniać wszystkie normy unijne, co gwarantowało państwu moim zdaniem zachowanie zasad ochrony środowiska i obniżenie emisji zapachów inwentarskich do minimum. Wiadomo przecież, że standardy unijne względem ochrony środowiska są bardzo wygórowane, co osobiście w dzisiejszych czasach uważam za konieczność. Niestety sądzę, że nie wszyscy zwracają uwagę na dbanie o nasze najbliższe otoczenie. Przykładem może być wyrzucanie śmieci m.in. na moje pola, co zdarza się coraz częściej, nawet przy kościele. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, proszę sobie samemu odpowiedzieć, czy decyzja o rezygnacji z tej inwestycji, którą podjąłem nieodwołalnie, będzie miała dla państwa pozytywny czy negatywny efekt. Z poważaniem, Sławomir Kubic. Bo to wynika, że no jest decyzja inwestora, on się z tego wycofuje, ale w każde takie pismo jest na dole podpisany, kto to otrzymuje. Czy my żeśmy tylko to otrzymali, czyli przewodniczący, czy to poszło do urzędu też? No bo jeżeli nie poszło, no to na razie to jest, dla nas to wynika jako zmyłka, nie? Pan Kubic powiedział, że z wszystkiego się wycofa, jednak ja tutaj nie ufałbym do końca i planuję, że z zarządem napiszemy taką petycję, gdzie może już nie o takiej liczby mieszkańców, jak tutaj na początku planowaliśmy, że każda ulica, ale wybierzemy tak naprawdę sporą część tych mieszkańców, żeby podpisali się, no i złożymy ten wniosek do urzędu, żeby faktycznie sprawa była jasna do końca. Wybierzemy kilka osób, co naprawdę nas tu wszystkich policzy dokładnie i tym się będzie mógł pan podeprzeć. Jest to zebranie ogólne mieszkańców, które jest władne taką decyzję podjąć i uważam, że dla bezpieczeństwa na przyszłość jest faktycznie, żebyśmy to zrobili. Bo tu w tej chwili się dowiadujemy ze strony pana Kubisa. A jak to wygląda ze strony urzędu? Bo przecież każde zezwolenie wydaje urząd. Jest informacja taka, że inwestor godzinę temu wycofuje się z tej inwestycji, dla nas jest niewiadoma, dopóki nie wpłynie oficjalne stanowisko inwestora, że wycofuje swój wniosek, wówczas my umorzymy to wszczęte postępowanie. Pan Kubis w tym piśmie pisze, że już uzyskał zezwolenie sąsiadów. Tu mieszkają państwo naprzeciwko, ale którzy na pewno zezwolenia nie wydali, bo się wypowiadają, więc ja temu pismu już nie wierzę. Rozmawiałem z sąsiadami najbliższymi pana Kubica i z mieszkańcami, którzy kupili od pana Kubica działkę, no nie z wszystkimi, no bo też pracuję, nie miałem czasu, no ale z tymi, którymi udało mi się porozmawiać, wszyscy byli zdziwieni i u nikogo pan Kubic się nie zjawił. Dlatego nam budowę nie dali. Ale jeszcze nie podpisałem. W międzyczasie, zanim będziemy głosować, tu jest statut gminy i żeby wszyscy byli pewni, że robimy wszystko zgodnie z prawem. Głosować możemy jawnie.
tak w zasadzie głosowanie jest jawne, chyba że mieszkańcy chcą inaczej. Jest propozycja, żeby było tajne, już było, żeby zebranie było ważne i mogło podejmować uchwały, uczestniczyć w nim musi 2% upoważnionych mieszkańców osiedla, co stanowi, wiadomo, 35-36 osób. Ile jest? 110. Czyli jesteśmy władni podejmować decyzję. Uchwała zebrania mieszkańców osiedla nr 11 Ługi, odbytego w dniu 8 kwietnia 2016 roku, w sprawie informacji dotyczących zmian budowy Klewni o obsadzie około 130 DJP. Paragraf pierwszy. Tam jest chyba zamiaru, pani. Zamiaru budowy Klewni, tak. Paragraf pierwszy. Obecni mieszkańcy uczestniczący w zebraniu osiedla wyrażają stanowczy sprzeciw budowie tego typu inwestycji na terenie całego osiedla Ługi. Paragraf 2. Protest ten jest podyktowany bardzo dużymi zagrożeniami pochodzącymi ze strony funkcjonowania przyszłej inwestycji. Paragraf 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości oraz przekazaniu jej burmistrzowi Jarocina jako organowi prowadzącemu postępowanie w przedmiotowej sprawie. To kto jest Państwa za przyjęciem uchwały? Dwie osoby by było właśnie.